Którą chcesz grać połówkę? Pierwszą czy drugą, nie? Nie mówię, no tak. No, ale trenerze mówią, jak zagram w pierwszej szczerze na przykład dwie bramki, to co, no, trener mnie zmieni? Mówię, synek, czy ty mnie rozumiesz? Ja się pytam, czy chcesz grać pierwszą połówkę czy drugą? Ty mnie nie rozumiesz? Witam bardzo serdecznie, program Futbolownia, ja nazywam się Damian Czyżak. Dzisiaj w progach weszło, ale dzięki temu udało mi się złapać w zasadzie na świeżo gościa stanu futbolu Piotra Włodarczyka. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Cieszę się, że udało mi się ciebie złapać. Troszkę działasz w piłce nadal, więc jakby jesteś na świeżo z całym piłkarskim środowiskiem i światem. Ale ja też lubię wracać tak do przeszłości. Na moim kanale często pokazuję to sobie, jak one zaczynały, żeby pokazać też, powiedzmy, przez co musiały przejść, zanim znalazły się w tym punkcie, którym są. I moje pytanie jest, bo ty zaczynając w Wałbrzychu, jesteś głównie kojarzony z Warszawą, a generalnie z tego, co wiem, jeszcze gdzieś działałeś w Gdyni, prawda? Przy tak okazji jest. Arki. Więc można powiedzieć, od południa, aż po centrum, aż po północ, wszędzie jesteś lubiany. Czy to jest tak, że chcesz, żeby cię w całej Polsce lubili? Nie, akurat to tak się poukładało, że tak powiem. Urodziłem się w Wałbrzychu, pochodzę z Wałbrzycha, zaczynałem w Zagłębiu Wałbrzych w juniorach. Później nastąpiła fuzja dwóch klubów wałbrzyskich, Górnika i Zagłębia. I powstał taki klub jak KP Wałbrzych, klub piłkarski Wałbrzych. Tam debiutowałem w seniorskiej piłce w 1994 roku w tamtejszej drugiej lidze, czyli teraz obecnie jest to pierwsza liga, zaplecze ekstraklasy. Po pierwszym sezonie tam grałem końcówkę, spadliśmy, później grałem dwa sezony grałem na poziomie trzecim, później znowu awansowaliśmy na poziom pierwszy, grałem pół roku i nastąpił transfer do Warszawy, do Legii Warszawa. Tam później było troszeczkę też. W sumie w Legii byłem 3 razy, tak? Byłem. No właśnie, bo tych epizodów, ale do tego też przejdziemy. Przejdziemy. No i teraz jestem w Gdyni, gdzie jestem doradcą zarządu, czyli takim dyrektorem sportowym, doradcą zarządu i do spraw sportowych. No na co dzień mieszkam w Warszawie, ale w tygodniu jestem też zawsze tam na parę dni do Gdyni. A gdzie ty najlepiej się czujesz? Bo mówię. Południe, północ, centrum, Warszawa. Tak, w Warszawie, nie ukrywam. Rodzina, syn też jest, gra też w Legii. W Warszawie też się bardzo dobrze czuję, żona też w Warszawie, także mieszkałem jeszcze i za granicą, w Grecji fajnie było, też fajny klimat, ale jednak w Warszawie to najlepiej. W Warszawie najlepiej, no tak. Ale ciebie duże miasto nie przytłacza i nie przytłoczyło chyba tak nigdy, można powiedzieć. No nie, że tak powiem, Bangkok mnie nie wchłonął. Bangkok mnie nie wchłonął. Święty nie byłem, ale jakoś sobie poradziłem w tym dużym mieście. A ja lubię duże miasta, także tak jak mówię, do Wałbrzycha też wracam sentymentem. Mam tam jeszcze kilku znajomych, żony, rodzice są z Wałbrzycha. No, siostry też się przeprowadziły, dwie do Warszawy, jedna we Wrocławiu, także, ale mówię, no. Najlepiej się tutaj czuję. Te duże miasta mnie nie przytłaczają. A zapytam teraz o kwestię związaną z... Czy ty jesteś nadal w ogóle najdroższym zawodnikiem, który został sprzedany z Wałbrzycha? No chyba tak. W tamtych czasach to było... Czytałem, że to było 5 miliardów, tak? Właśnie chciałem to powiedzieć. Nie wiem, czy w ogóle w Polsce ktoś mnie teraz przebił. W ogóle na świecie chyba jeszcze teraz, taka kwota nie padła. Oni sprzedają teraz po 200 jakieś... No, to są za kwoty, co to za kwoty w porównaniu. To była chyba właśnie końcówka już właśnie tej zmiany waluty i to był 97 rok, 96 koniec, w grudniu 96 zostałem sprzedany, czy tam w 97 styczniu. Ale rozmowy trwały w grudniu i to była kwota 5 miliardów. A jest jeszcze w ogóle ktoś, kto z Wałbrzycha się wybił na tyle? Kojarzysz kogoś? Przede mną grał Jacek Sobczak też w Legii. Grał jeszcze w tym sławnym meczu z Sampdorią Genua. Jest kilku piłkarzy, którzy mieli okazję grać z Wałbrzycha też w Ekstraklasie. No. Ale nadal jesteś najdroższym tym piłkarzem. No 5 miliardów będzie ciężko przejść. A powiedz mi jeszcze kwestię tak a propos rodzinnych spraw, bo twoja siostra też jest tytułową lekkoatletką i mieliście jakąś rywalizację, jeżeli chodzi o to, kto osiągnął więcej w sporcie? Takie dokuczanie sobie, droczenie się? Nie mieliśmy, nie? No, ale no nie ma co ukrywać, że siostra, patrząc na medale, jakie zdobywała i
na jakich imprezach występowała, no to siostra zdecydowanie więcej się, no to jest troszeczkę, ale ciężko to porównać, znaczy ciężko, no dwie różne dyscypliny, tak? No, nie, oczywiście, zdaję sobie sprawę. Na przykład Polakom ciężko zdobyć, nie to, żebym się tłumaczył teraz, ciężko zdobyć medale na jakichś mistrzostwach Europy czy świata, a dla siostry to było coś, można powiedzieć, może nienormalnego, ale regularnie zdobywała te medale. Była na trzech olimpiadach, zdobywała medale na mistrzostwach świata, na mistrzostwach Europy, no nie udało się tylko na olimpiadzie, bo była dwa razy czwarta, raz ósma, także dużo, niewiele brakowało, dosłownie tam kilka punkcików, bo to był siedmiobój. Także patrząc po osiągnięciach medali, no to siostra ma zdecydowanie więcej osiągnięć na koncie. Miałeś jakąś taką zazdrość, albo nie wiem, albo zawsze siedziałeś przed telewizorem, kibicowałeś jej na maksa, bo zakładam, że jedno i drugie, ale czy zazdrość gdzieś tam się pojawiała, że o kurczę, ta siostra... Nie, zazdrości nie było, powiem tak, że no, kibicowaliśmy zawsze jak... Jeszcze jak w Wałbrzychu jeszcze mieszkałem, grałem, no to zawsze był weekend, bo zawsze te wszystkie inne imprezy, siostra to startowała dwa dni, siedmiobój trwał, także zawsze to były dwa dni, najczęściej to był weekend i siedzieliśmy przy telewizorem i kibicowaliśmy, oglądaliśmy, także jak kibicowałem, siostra też tak dużo mi, że tak powiem, pomagała, wspierała, bo siostra starsza 12 lat, także jak gdzieś tam... Różnica była. Tak, siostra już była starsza, doświadczona, ja dopiero gdzieś tam w ten świat wchodziłem, także... Dużo z jej rad skorzystałem. No właśnie, a podpowiadała ci w jakichś aspektach takich sportowych? Podpowiadała, nie ukrywam. No tam no, może nie na temat piłki nożnej, ale odnośnie sportowych, tam jakiegoś różnych rzeczy, na przykład też o przygotowaniu. Często rozmawialiśmy dużo, jak tam... Także no na pewno miałem duże wsparcie. A miałeś jakąś taką jedną radę, którą zapamiętałeś od niej, którą stosowałeś? Nie znaczy, wiem, coś przygotowanie jakieś do treningu konkretnie specjalne? Ja na przykład miałem taki moment, że jak... To był 2004 styczeń i wtedy stwierdziliśmy z Widzewem, miałem taką sytuację, że nie pojechałem na obóz, bo powiedziałem, że ja na pewno chcę odejść z Widzewa i nie jadę na obóz. Prezes Grajewski tam troszeczkę nie był wtedy pocieszony, ale postawiłem na swoje, powiedziałem, że nigdzie nie jadę i się będę przygotował sam. I wtedy pojechałem do Wrocławia do siostry i się wtedy z siostrą przygotowałem razem z jej trenerem. Odnośnie przygotowania fizycznego i za chwilę poszedłem do Legii i można powiedzieć, że bardzo dobry sezon miałem, wtedy bardzo dobrze się też czułem i myślę, że przygotowany byłem optymalnie. Cięższe chyba przygotowania lekkoatletyczne niż piłkarskie. Trochę inne, aczkolwiek, bo też... Ale siostra wiedziała mniej więcej, co jest więcej potrzebne. Więcej pewnie siły jest, nie? Więcej siły jest, tak, ale siostra ma akurat tak jak na siedmioboju startowała, także ona musiała być i szybka, i wytrzymała, i skoczna, i musiała rzucać rzeszczepem, także troszeczkę to przygotowanie było dosyć podobne, bo... Także, no mówię, no... Oprócz... Tu mi pomogła też bardzo dużo. Oprócz lekkoatletyki wiem, że też trening bokserski chyba miałeś swego czasu. Też chodziłem do Krzysia Kosedyckiego. To jest dopiero ciężki trening, powiem szczerze. Nawet nie spodziewałem się, że to może być tak ciężko. Przygotowywaliśmy się też, akurat też miałem taki epizod w Legii, gdzie zostałem odsunięty i od pierwszego i od drugiego składu wtedy całkowicie nie mogłem trenować. No ale żeby czasu nie marnować i coś robić, no to chodziłem do Krzysia Kosedyckiego na treningi bokserskie. Pozdrawiam, Krzysiu. No i wtedy dostałem dobrze w kość. Obili cię, czy tylko trenowałeś, przygotowanie miałeś? Jeden sparring miałem, ale taki delikatny, krótki. Okej. Krótki. Wylądowałeś na deskach? Nie. Nie, ale... Mało brakło. Dużo nie brakowało, także lepiej było chyba naprawdę, żeby to nie trwało dalej. Ale do czego zmierzam? No to bokserzy naprawdę mają ciężkie przygotowania, dużo biegania, dużo takiej wytrzymałości, takiego interwału. I nie ukrywam, że po tym treningu, jak wróciłem z powrotem do Legii, to też się dobrze czułem, także tutaj Krzysiu też jakąś tam cegiełkę włożył do tego, że przygotowałem się. Popatrz, chyba nie piłkarskie treningi nie do końca są takie, jak powinny być w takim razie. To znaczy, nie powiem tak, no brakowało mi na pewno tej też piłki, ale czy są? Nie, no myślę, że piłkarze też są mocne, też są ciężkie, ale na pewno inne niż bokserzy, bo bokserzy to mają taki trening, że oni muszą wytrzymać 3 sekundy, a tych rund, 3 minuty te rundy są, może być jedna, może być 12. 12. Ale to jest naprawdę ciężka orka i oni się przygotowują, na przykład do jednej walki się przygotowują przez tam kilka miesięcy. Tak? No, piłkarze muszą się przygotować przez parę tygodni, później co miesiąc regularnie, co tydzień regularnie grać w mecze, także to są troszeczkę inne przygotowania. Tak wracając do lat 90. po Wałbrzychu była Legia. Z tego co wiem, to ty też miałeś różne propozycje, ale chyba twoim wyborem głównym od początku miała być Legia. Jak się tylko pojawiła opcja, to od razu tam przeszedłeś, prawda? No wtedy to było gorąco, że tak powiem, w sensie takim, że było chyba z 8 albo 9 propozycji wtedy z pierwszej ligi, czy teraz jest Ekstraklasa.
Byłem wtedy młody, perspektywiczny, grałem w reprezentacji olimpijskiej. Można to tak by powiedzieć, że takim byłem łakomym kąskiem, tak, na rynku, gdzie grałem już w pierwszej lidze, wtedy miałem 19 lat, kilka tych bramek też strzeliłem. No i było tak, że już praktycznie byłem dogadany w Widzewie Łódź, bo byłem na meczu, wtedy pamiętam w grudniu też na meczu grała Widzew, grał w Lidze Mistrzów wtedy z Borussią Dortmund. 2-2 bodajże się wtedy skończyło, chyba Dębiński nawet pamiętam, to strzelił dwie bramki. No i praktycznie już wszystko było dogadane. Kluby chyba też już tam były bardzo blisko finalizacji. No i nagle jak zadzwoniła Legia Warszawa, no to nie ukrywam, że od razu było tak, że dobra, ja idę do Legii. Nie ukrywam, że za mniejsze pieniądze już wtedy Widzew oferował, ale zdecydowałem się, że od razu, ile powiedziałem w klubie, że chcę iść do Legii, żadne tamte inne oferty, to możemy od razu już odrzucić, żeby się dogadywali. No i szybko się dogadały kluby i od stycznia już byłem w Legii. Dzisiaj prawdopodobnie jakbyś był właśnie młodym, perspektywicznym piłkarzem, zapewne otrzymałbyś propozycję gry za granicą. Tak, teraz się trochę czasy zmienił. No właśnie. Jak ja zaczynałem, no to patrząc teraz na przykład nawet po drużynach młodzieżowych, jak się patrzy na naszą młodzieżówkę, to tam połowa zawodników już gra w klubach zagranicznych. Kiedyś było trochę trudniej wyjechać i ta nasza młodzieżówka to było tak, że praktycznie wszyscy, chyba tam przez chwilę taki był Spiszak, jeden zawodnik, który grał gdzieś tam chyba w drugiej Bundeslidze. Znaczy, może nie grał regularnie, ale tam był w tym klubie. No a reszta to wszystko z naszej ekstraklasy, ale grająca regularnie. Także też kiedyś, żeby wyjechać, to trzeba było zagrać naprawdę kilka dobrych sezonów, takich regularnych, dobrych. Teraz jest zdecydowanie łatwiej z tym wyjazdem. Trochę chyba brakuje właśnie tego tym młodym piłkarzom, którzy zaraz co chwilę wyjeżdżają za granicę już w młodym bardzo wieku. Troszkę prawda? Chyba takiej cierpliwości właśnie, żeby tu na naszym, tak powiem, podwórku ograć się, zagrać dobre pokazać kilka dobrych spotkań, pokazać się, żeby jadąc już do zagranicznego klubu, żeby być takim pełnowartościowym piłkarzem, żeby już nie znowu przygotowywać się dwa lata na to, żeby gdzieś zagrać w seniorach, tylko w pierwszej drużynie, tylko żeby już wejść do drużyny jako pełnoprawny zawodnik. Trafiłeś do Legii po Lidze Mistrzów, gdzie ta rywalizacja z Widzewem stała na takim bardzo emocjonalnym poziomie. No i też mocna paka, można powiedzieć, w tej Legii wcale po wyprzedaży faktycznie po Lidze Mistrzów, ale nadal to byli ludzie naprawdę, którzy później stanowili o sile. Połowa reprezentantów, nie ma co odpowiedzieć, wchodziłem do szatni, to ja taki skromny chłopak z Wałbrzycha przyjechałem, no, ale od razu szybko załapałem kontakt, ja jestem już takim kontaktowym chłopakiem, także nie było problemu z najmniejszych z aklimatyzacją. Szybko załapałem kontakt. Nie było łatwo o skład, musiałem sobie bardzo mocno walczyć, to grałem praktycznie w każdym meczu, ale były to mecze raczej takie, że wchodziłem z ławki, no wtedy w ataku grał Mięciel, grał Czarek Kucharski, to byli zawodnicy. Czarek grał regularnie w reprezentacji Polski, Marcin się tam ocierał o to, także no, nie było łatwo, ale zawsze gdzieś tam w tych meczach wchodziłem, grałem gdzieś tam bramkę też jakoś, wiem, raz grałem w pierwszym składzie. No i w jedynym meczu, który nie zagrałem, to akurat był ten mecz pamiętny w tym sezonie. Legia Widzew 2-3. Najbardziej chyba pamiętny mecz lat 90. Myślisz, że zmieniłbyś stan tego spotkania? Znaczy, czy ja powiem, hipotetycznie nie, się śmieję, bo ale oczywiście możemy gdybać, nie? Możemy gdybać, ale ja uważam, że tam jednak brakowało. Brakowało jednej rzeczy moim zdaniem, bo jak prowadziliśmy 2-0, to trener zmienił wtedy dwóch napastników, Marcina Mięciela i Czarka Kucharskiego, i wprowadził jednego obrońcę, drugiego pomocnika. I wtedy cała linia defensywna Widzewa się od razu mogła wyżej przesunąć i w tym momencie, że tak powiem, zaczęła się nawałnica bramki Legii. A gdyby, nawet nie mówię, czy ja bym wszedł, ale żeby zostawić napastnika z przodu, żeby gdzieś tam absorbował tych obrońców, to to rozgrywanie piłki przez Widzew byłoby zdecydowanie trudniejsze. Może tak szybko tych trzech bramek by nie strzelili i Legia by miała szansę, bo jeszcze była jedna kolejka, żeby zdobyć mistrzostwo. A jak wspominasz tą ekipę Legii i ogólnie te czasy właśnie, gdzie wchodziłeś do tej poważnej pierwszej drużyny i ekstraklasowego środowiska? Bo to takie lata specyficzne. Specyficzne, no troszeczkę były, znaczy nie było fali już, no. Nie było fali, szybko się zaklimatyzowałem, tak jak mówię, tam no, wspólnie gdzieś tam z Piotrkiem Osyrem złapaliśmy, z Marcinem Mięcielem, Sylwek Czerszewski przed Jacek Magiera był też, my przyszliśmy wtedy razem właśnie ja, Sylwek Czerszewski, Paweł Krzypek, Jacek Magiera też taką grupą, trochę no, było łatwiej też, bo znałem Jacka Magierę z reprezentacji, graliśmy razem w olimpijskiej. Bardzo dobrze nas przyjęli, tak powiem otwarcie, bardzo fajna ekipa też wtedy była, to były te takie
może już wtedy było Legia DU i zaczęło się tak troszeczkę, można powiedzieć, lepiej dziać, w sensie takim, że te wcześniejsze pół roku to było tak, że Legia została rozsprzedana, wszyscy odeszli, pierwsze pół roku było ciężkie, wszyscy myśleli, że Legia będzie grała gdzieś tam o utrzymanie, może jakieś będzie miała problemy, ale bardzo dobrze grała praktycznie 12 zawodnikami przez całą rundę, ale było tak, że nie traciła dystansu do Widzewa, no i walczyliśmy do samego końca w tym sezonie o mistrzostwo. No. Kilka takich szalonych osób w tej drużynie było, prawda? Ty należałeś do Wodzireły w szatni, czy nie, no ja był Szamo przecież, z którym też ostatnio gadałem? Ja byłem wtedy młody, to ja dopiero tak wchodziłem, się naprawdę przyglądałem, powiem szczerze, uczyłem się dopiero od niej. Uczyłeś się z żartu szatni. Z żartu w szatni, także no był, no był Szamo właśnie, był Piotrek Mosur, był Darek Czykier, był też wesoły. A pamiętasz pierwszy żart, który ty zrobiłeś albo tobie zrobili? Mi nie robili akurat żartu właśnie. Nie robili tobie? Nie. A ja też na początku... Co, miałeś specjalne względy, czy...? Nie, już później chyba te czasy właśnie, jeszcze jak Marek Wiziak był wcześniej, to było dużo żartów, to było ciekawie. Ale ja jakoś tak byłem, że raczej te żarty mnie omijały, no. Także... Szamo wspominał, że mu smarowali bęgajem, nie? Ochraniacze, albo... A to różne rzeczy się smarowało. A to chyba taki standardowy... To jest standard taki, najczęściej to spodenki też gdzieś tam tak, w pachwinach, żeby właśnie, piekło. No. A to wtedy bardzo piekło. A ty nikomu jakiś, nie życzę. Zrobiłeś jakiś żart mocny komuś? No, później się robiło, ale to już później. Czy dopiero później się Legii? Dopiero później, w tej, jak już byłem na trzeci raz w Legii, to już żadne żarty szły. No to też dobra ekipa była. Ale też. Zanim tam przejdziemy, bo ty jeszcze w tej Legii, jako że chciałeś grać więcej, bo chyba Paweł Janas powiedział ci, żebyś grał więcej, tak. Wróciłeś na Śląsk. Do Ruchu. No właśnie. Więc wróciłeś na swoje... Znaczy nie, no bo ja w Dolnego Śląska z Wybrzycha, no tak, tak, troszeczkę no, tam... Jednak ale no powiedzmy na południe, na południe, tak jest. No ja wtedy grałem w Legii, grałem tak, tak jak mówię, no grałem w tych spotkaniach, ale nie satysfakcjonowało mnie to na tyle, żeby grać i trenera Janasa również, żeby grać w reprezentacji młodzieżowej, bo trener Janas powiedział krótko i na wprost, kto nie będzie grał regularnie, no to... Będzie ciężko z powoływaniami. My się przygotowaliśmy też do Olimpiady do Sydney, bo to była kadra olimpijska. No i zdecydowałem się na wypożyczenie do Ruchu Chorzów. I całkiem tam nieźle na tym południu ci szło. I czy to w Ruchu Chorzów, czy to w Śląsku Wrocław? Tak, miałeś... No i graliśmy w Ruchu, wtedy grałem do czerwca. Wtedy była taka sytuacja, że właśnie też, że trenerem był trener Lęczyk. Bardzo dobry trener, którym... Bardzo dobrze się przyuczyłem. Specyficzny, tak, ale ja go bardzo... Masz dobre wspomnienia. Bardzo dobre wspomnienia mam, bardzo go lubię i szanuję i uważam, że to jeden z lepszych trenerów w Polsce. I no tak, były takie plany, żebym został w Ruchu na dłużej, ale Legia wtedy akurat, bo miałem dobry sezon, zdecydowała się, żebym wrócił z powrotem do Warszawy. No, była taka sytuacja, że graliśmy z Legią w Chorzowie. Ja strzeliłem wtedy dwie bramki i Ruch wygrał 3-2 i Legii zabrakło wtedy do pucharów, to był taki sezon, gdzie Legia nie grała w pucharów, nie pamiętam, chyba jeden z ostatnich dawno, wtedy nie było i Legii zabrakło dwóch punktów do tego, żeby grać w pucharach, no i może być, tak jakby się przyczyniłem do tego, wracałem później z Chorzowa do Warszawy i sobie sam te puchary zabrałem, tak, bo mogłem grać w pucharach. No, nie wiem, czy chyba do tego czasu Legia już, że tak powiem, profilaktycznie też chyba zabrania teraz wszystkim tym, którzy idą na wypożyczenie, żeby grali przeciwko Legii. Jakby rozmawiałem z osobami, które współpracowały z trenerem Lęczykiem, bardzo dobrze go wspominał też Sebastian Mila, z którym rozmawiałem, też ma kilka ciekawych wspomnień. No, ty masz takie jakieś wspomnienie, które gdzieś tam ci się kojarzy z Orestem Lęczykiem. On też wspominał raz o konferencji, raz o tym, jak tam było na treningach jakieś różne sytuacje. Nie wiem, czy ty masz też ja takie... Ja mam też dużo. Która... Jeszcze to przede wszystkim było mi moją ksywę nędza, to mi właśnie wymyślił trener Lęczyk, gdzie przyszedłem kiedyś na zbiórkę przed meczem, miałem straszną gorączkę, że ciekło ze mną praktycznie, po tym miałem ogromne. No i trener Lęczyk pierwsze co powiedział, jak mnie zobaczył, to że wyglądam jak nędza i że zrobił wypad do domu od razu. I zostało. Tak zostało i później się przyjęło to w Chorzowie, było nędza. Ale było też taką sytuację, miałem, że trener Lęczyk też często rotował składem i jakieś tam zagrałem dobre spotkanie, później przychodziliśmy, nie było wtedy zgrupowań, nie byliśmy zgrupowani przed meczami. Wchodzę do szatni, patrzę, trener Lęczyk siedzi sobie tam na łóżku, na kozetce u masażysty. No i woła mnie, nędza, chodź na chwileczkę. Ja podchodzę tam do niego i tak się mnie pyta, którą chcesz grać połówkę, pierwszą czy drugą, nie? Ja mówię, no tak. No, ale trenerze mówi, a jak zagram w pierwszej szczerze, na przykład dwie bramki, to co, trener mnie zmieni? Mówię, synek, czy ty mnie rozumiesz? Ja się pytam, ty chcesz pierwszą połówkę czy drugą, ty mnie nie rozumiesz?
A, rozumiem. No to jak chcę grać drugą? No, no to takie dosyć specyficzne podejście, nie? Tak. Ale też wiele osób wyróżnia jego treningi, które no, znacznie się różniło od takich piłkarskich typowo, prawda? Ale z drugiej strony przełożenie było całkiem niezłe. Całkiem niezłe. No trener Leczyk nie ma co ukrywać, że bazował też bardzo mocno na przygotowaniu fizycznym. Wszyscy nie znam piłkarza, który by się źle czuł fizycznie chyba u trenera Leczyka. Pamiętam też tak, jak Marian Kelemen przyjeżdżał do Śląska i też te pierwsze treningi były takie u trenera Leczyka. Ja grałem wtedy z Mariana, to jeszcze znam z Salonik, gdzie graliśmy razem w Arisie, ale pamiętam właśnie, dzwonił do mnie, mówi, jakie dziwne treningi ma ten trener Leczyk. Ja mówię, spokojnie, zobaczysz, że będziesz zadowolony. No i nagle trener Leczyk 2 lata w Śląsku rozsał, zdobył mistrzostwo, wicemistrzostwo i jeżeli ktoś narzeka na to właśnie, że źle się wtedy trenował, ale sukcesy osiągnął, także nie można, myślę, mu, nie można tego, że tak powiem, nie można mu odmówić, prawda? Dokładnie. Jeżeli ktoś narzeka na te treningi i zdobył z Renomczykiem wtedy, nie wiem, medal złoty i srebrny, no to już chyba nie zdoła rozumieć. A grałeś też za granicą, bo i we Francji, w sumie krótko w Francji, nie było to jakoś bardzo długo, ale z drugiej strony też grałeś w Grecji. W Grecji grałem 3 lata. No właśnie. Lepiej w Grecji czy w Francji? Bo wiem, że żałujesz trochę, że byłeś krótko, zostałeś we Francji. To był taki błąd chyba, tak z perspektywy czasu patrzę, no, że mogłem troszeczkę inaczej się zachować i zostać dłużej, bo miałem kontrakt na 4 lata. W pierwszym roku było tak, że trener Giroud był też specyficzny, bo na przykład by potrafił, jak wyszliśmy składem od pierwszej minuty, pierwsza jednostka wychodziła, to jeżeli mecz się dobrze układał i nic się nie działo na boisku takiego, gdzieś tam prowadziliśmy, to on do 90 minuty na przykład nie robił żadnej zmiany. Chyba, że tam jakaś kontuzja. Ja wchodziłem na przykład właśnie wtedy w meczach, gdzie ten mecz się nie układał i trzeba było wprowadzić drugiego napastnika, żeby gdzieś tam wynik gonić. A miałem akurat taką konkurencję, że w ataku grał Djibril Cissé i tych bramek strzelał mocno, to chyba wtedy królem Szelcu razem z Pauletą, albo wicekrólem, także już nie pamiętam, a to był takie dziecko Giroud, na którym on wiedział, że zarobi kiedyś mnóstwo pieniędzy i stawiał na niego, no i był lepszy w tym momencie, też nie ma co ukrywać. Nie? A nie drażniło Was właśnie to, że on miał jakieś specjalne względy? Wiadomo, jak to ale strzelał, ale strzelał i robił wynik. My zajęliśmy wtedy 3. miejsce, gdy awansowaliśmy do Ligi Mistrzów. No i wtedy się zgłosił właśnie Widzę w Łódź, tam prezes Grajewski mnie dość mocno namawiał, że wrócił, bo będzie budował znowu kolejny mocny Widzę w Łódź. Czyli wreszcie trafiłeś do tego Widzę Wam? Wreszcie trafiłem, tak. No i wtedy uległem prezesowi Grajewskiemu. To właśnie uważam, że chyba troszeczkę mogłem wtedy inaczej pokierować, bo nawet gdy, bo Giroud też mi tam tłumaczył, może ten, może zostać, może cię gdzieś wypożyczymy, jak chcesz gdzieś grać. Ja się uparłem na twardo, na sztywno i poszedłem do Widzewa. A gdzie była szansa, że mogłeś jeszcze trafić? Coś konkretnego było? No wtedy był do Hapoel Tel Aviv, był w Izraelu, był na wypoczynku, no ale myślę, że nawet gdyby nie Ekstraklasa, tylko żeby grać regularnie, to nawet można było spróbować gdzieś tam drugą ligę francuską albo jakiś słabszy klub we Francji spróbować, żeby zostać. W obiegu. Ja praktycznie no tak, no, rozegrałem to mało spotkań, no 7 spotkań, ale na każdym meczu byłem, na każdym meczu jeździłem. No, tak jak mówię, no, z racji tego, że trener mało zmian robił, no to miałem akurat problem, a tym bardziej, że wszystko praktycznie wygrywaliśmy, no to tych zmian robił mało. A w Grecji już było całkiem inaczej, bo praktycznie grałem wszystko regularnie. W Grecji tak często wspominasz tą sytuację z szatni, gdzie było dosyć gorąco. Czy oprócz tego, bo pojawiało się gdzieś tam zdjęcie ostatnio prezesa, który chodził z giwerą po trybunach. W Grecji to normalnie, tak się mnie to jakoś specjalnie nie przeraziło. Afera się zrobiła na całą Europę. No, trochę nietypowy obrazek, bo myślę, że tam większość prezesów chodzi. Czyli to jest normalne? Myślę, że normalne, tylko akurat może zapomniał marynarki założyć, żeby przykryć to. Okay. Zapomniał tego przykryć. No, to Grecy bardzo impulsywnie czasami reagują. Byłem świadkiem też, jak tam prezesi się kłócą po jakimś meczu, że tam sędziowie gdzieś szukali. To oczywiście każdy prezes ma tam kilku ochroniarzy, koło siebie skaczą wszyscy. Jeden drugiego odciąga. Także już widziałem, że czasami huku tyle się robi, a nic z tego nie ma. Ale to były dobre czasy dla Ciebie wtedy, kiedy wyjechałeś, jeżeli chodzi o pieniądze? No, nie narzekałem. No. Wyjechałem wtedy, było tak, że w Lubinie, grałem w Lubinie wtedy, miałem kontrakt na 2 lata. Po pierwszym roku w Zagłębiu była taka sytuacja, że akurat wtedy Zagłębie zdegradowali za grzechy korupcyjne, tak, ale to nie akurat z tego roku, co ja byłem, tylko tam jeszcze no, źle ci się trafiło. Dużo wcześniej, no i został zdegradowany, no ja stwierdziłem, że nie chcę grać w tej lidze niżej w pierwszej lidze.
że trafiła się oferta z Arisu Saloniki i pojechałem do Arisu. Grecja chyba fajne miejsce do życia. Bardzo fajne, nie ukrywam, Saloniki. Poznałem tam akurat też Mariana Klemona, gdzie graliśmy razem, mieszkaliśmy vis-a-vis domy siebie, także ciekawych ludzi tam poznałem, poziom też bardzo dobry, graliśmy też w pucharach europejskich, co prawda opadliśmy szybko z Chorwatami, z Slovanem Belupo, ale też miałem ciekawy trening, bo jednym z trenerów między innymi był słynny Mazinho, reprezentant Brazylii, który jest ojcem teraz Rafini, tak? I jeden gra w Bayernie, drugi gra w Barcelonie, dwóch synów ma. No. Prawda, on mistrzem świata z 1994, także był też moim trenerem, taki Donato razem był z nim, ten Hiszpan, który grał w Deportivo, mając 42 lata chyba, to jeszcze grał regularnie w najwyższej lidze rozgrywkowej. Także no, dużo właśnie, Grecja dużo stawia też właśnie na tych południowców, czyli Hiszpanów, Greków, w Arisie akurat było mało, ale więcej było obcokrajowców. Łatwo im się pewnie dostosować do klimatu. No zdecydowanie, no także Hiszpanie, Brazylijczycy na przykład, też było dużo Brazylijczyków, to też mają taki wesoły, że tak powiem, usposobienie. Często gdzieś tam jakieś barbecue, jakieś grille się toczyły, także... A gdzie większe imprezy? W Polsce za czasów Legii czy w Grecji? Całkiem inne. Całkiem inne. Całkiem inne. Tam to są raczej takie w Grecji imprezy spokojne, właśnie, że gdzieś tam każdy się napije trochę winka, trochę piwka, raczej tak spokojnie. No. Ale tańczą. Ale lubią właśnie potańczyć, także bardziej jest to tak do potańczenia, gdzieś spokojnie ten winka się napije, tak delikatnie człowiek, żeby to... A w Polsce tam... raczej posiadła. W Polsce było, jak to się, jeńców się nie brało do końca. Także jak już człowiek zasiadł do stołu, to czasem... To posiedział już. To posiedział już, tak. Bez tańców. A jeszcze zanim przejdę do trenerów, których miałeś dość dużo, to tak wyczytałem, że ty jesteś dużym fanem motoryzacji. Nie wiem na ile dużym, ale ile miałeś samochodów? Ułeś, nie wiem. Bo piłkarze generalnie kojarzą się często, wiadomo, samochody, ale przez twoje ręce przetoczyło się dużo aut? Nie. Jakichś specjalnych, fajnych, coś, co masz jakieś wspomnienia? Nie, ja dużo nie miałem. Czy najbardziej wspominasz pierwsze auto? Pierwsze moje było najlepsze. Pierwsze to miałem malucha w ogóle, kupiłem sobie. A do Warszawy przyjechałem już Cinquecento. O. Miałem takie fajne czarne Cinquecento z szybem. Za pierwszą wypłatę czy nie? Czy jak to było? Nie, w Cinquecento... Jak uzbierałeś na samochód? Nie, na samochód uzbierałem, grałem w Wałbrzychu. Kupiłem pierwszy mój samochód, to był 10-letni maluch. Tylko zrobiłem prawo jazdy, to od razu gdzieś tam miałem, grałem już w Wałbrzychu, gdzieś tam z premii, gdzieś tam udało się jakiegoś grosika odłożyć. Siostra troszeczkę mi wtedy też dołożyła do tego pierwszego samochodu i kupiłem sobie 10-letniego malucha. To nie były duże pieniądze, ale już miałem, byłem zadowolony, że mogłem sobie jeździć do szkoły, na treningi gdzieś w swoim samochodzie. I później jak już pograłem troszeczkę w Wałbrzychu, już tam jakieś tam pierwsza pensja, jakie pierwsze pensje były, jakieś tam większe premie, bo graliśmy w tej pierwszej, no to kupiłem sobie Cinquecento. Cinquecento, przyjechałem do Warszawy. To już pewnie jazda była niesamowita. To już wtedy tak. No ale już fury stały wtedy pod klubem takie, że można było się za głowę złapać. No, jeździłem Cinquecento. A Jacek Magiera, pamiętam, przyjechał wtedy Polonezem Karo też. No, mieliśmy sponsora wtedy DU i tam się proponowali, że można było jakieś po dobrych cenach wziąć jakiegoś DU, ale jakoś tak później zmieniłem już na Mazdę chyba. Ale nie byłem jakimś takim, że... Ale było tak, że miałeś w jakimś momencie, nie wiem, sodówę, która stwierdziłeś, że kupisz sobie super furę? Nie, nie miałem tak. Ja zawsze miałem takie samochody raczej klasyczne, rodzinne. Takie czterodrzwiowe zawsze, sedany. Nie starałeś się wyróżnić jakoś? Nie. Raz miałem kombi, no bo jak mi się syn urodził, no to kupiłem akurat kombi wtedy, żeby mieć gdzie wózek włożyć. Więcej rzeczy się zawsze woziło, także raczej takie stonowane klasyki. No tak. Wracając do trenerów, których miałeś naprawdę dużo i to takie nazwiska, które są, można powiedzieć, legendarne, bo i Janusz Wójcik przede wszystkim, z którym też świętej pamięci Janusza Wójcika miałem okazję rozmawiać, Lęczyk, Smuda. Michniewicz, tak, też Wdowczyk, więc no, Janas właśnie, więc tych trenerów naprawdę... Lorenz, Edward Lorenz też bardzo dobrze. Masz jakieś takie wspomnienia z którymś, którego nie wiem, no pewnie ciężko powiedzieć, że się ceni kogoś najbardziej, bo z każdym jest pewnie inny, nie? Ale tak jakbyś wyróżniał kogoś, to no takie czasy, które najbardziej to miał na ciebie największy wpływ? Trener Lęczyk, myślę, że wtedy właśnie byłem młody i to, że tak się udało mi jakoś dalej potoczyć tą karierę, to jest też na pewno duża zasługa trenera Lęczyka, gdzie trochę mnie tak traktował może jak syna, że gdzieś tam kierunkował, pomagał, przygotowywał, także to jest taki
trener, któremu najwięcej wdzięczam. Czyli trener Lęczyk. O dziwo, którego nie wszyscy właśnie na tyle doceniają, prawda? No nie wszyscy. No trener Lęczyk potrafi być, no jest specyficzny, to wszyscy wiemy dokładnie, ale ja mówię, no ja się u niego, że tak powiem, i fizycznie dobrze czułem. Raz grałem, raz nie grałem, chociaż częściej grałem, ale tak jak mówię, czasami były takie sytuacje, że gdzieś tam posadził na ławce, człowiek się tam trochę pieklił, ale on miał swój plan, gdzieś tam wiedział, że po prostu już kilka spotkań rozegrałem, byłem młody, no to chciał gdzieś tam, żebym odpoczął. No i potrafił tak, że tak powiem, to co chciał przekazać, także czułeś go po prostu. Czułem go po prostu, wiedziałem, że to jest taka postać, że i taki trener, że on chce dla mnie dobrze. I ja to czułem. Bo ci trenerzy praktycznie każdy z nich był naprawdę specyficzną postacią. Bo... No ja miałem szczęście właśnie do takich fajnych trenerów, w sensie, że mocne charaktery, trenerzy, którzy dużo osiągnęli w Polsce. A z którymś się nie dogadałeś? Bo ty nie. Jesteś taką osobą, że się dogadasz prawie z każdym, ale pytanie, czy był ktoś, kto ci znalazł za skórę, bo często w karierze gdzieś znajdą się trenerzy, którzy no, nie było wam po drodze, albo czy cała kariera była tak? Ja to nie miałem, raczej nie miałem nigdy problemu z trenerami, jakoś tak, żeby gdzieś... Nie jesteś w stanie tak powiedzieć. Raczej byłem tak, że się dogadywałem. Że się dogadywałeś, no bo... Przykładem Janusz Wójcik, który miał system motywacyjny, niekoniecznie szło to zawsze w kwestii treningowej, ale motywacja była u niego na innym poziomie, zupełnie inne podejście do treningu, czy trener Janas, o którym krążą jakby legendy, który no, nie ingeruje mocno, tak lekko mówiąc. Żeby tak, no, trener Janas, też dużo zawdzięczam trenerowi Janasowi, bo mnie jeszcze jak byłem w Obrzychu, to grałem w reprezentacji, gdzieś tam on, można powiedzieć, mnie gdzieś wychwycił z tych kadr młodzieżowych, też wcześniej dał mi szansę na to, żeby grać w kadrach młodzieżowych. I no ma dobre, miał dobre podejście też, teraz, znaczy no ma dobre, może być dalej ma tak, podejście takie, że umiał sobie stworzyć zespół, który zanim przed ogień umiał skonsolidować, kiedy można było troszeczkę luźnie się poczuć, to pozwalał na to, a kiedy był trening, to naprawdę wszyscy zasuwali, zapieprzali tak, że aż ogień leciał, także tutaj, tak jak mówię, no, trener nam gdzieś tam pozwolił, gdzieś tam mogliśmy sobie troszeczkę ciutkę dłużej posiedzieć, dał nam chwilkę wolnego, no ale to wiedzieliśmy, że skoro nam daje i jest na tyle fair wobec nas, no to trzeba było mu to oddać na boisku i każdy za trenerem Janasem poszedłby też w ogień, także też trenera Janasa bardzo szanuję i dużo mu zawdzięczam. Bo za Wójcika domyślam się, że było krótko byłem. Ciekawie. Ciekawie było, no za trenera Wójcika to debiutowałem w reprezentacji Polski, to był 8 czy 9 z Hiszpanią graliśmy na Łazienkowskiej, tu miałem debiut. No a później miałem przyjemność dłużej z nim popracować we Wrocławiu. No, miał swoje metody. Wszyscy tak, no wszyscy dobrze znają trenera Wójcika. No, bardzo ciężkie treningi mieliśmy też u trenera Wójcika. Miał swoje, że tak powiem, metody motywacyjne. A był jakiś trening, który zapamiętałeś najbardziej u niego? No, były te, kiedyś pamiętam taką sytuację, tak jak trenowałem z Leszkiem, piszę w parze, tak trenujemy, jakieś tam jakieś podania, można powiedzieć, rozgrzewka dopiero się zaczyna, jakieś takie rozbieganko, tak podchodzi, jakaś taka była sytuacja, że tam coś tam nam nie szło, chyba jakoś tak, nie mogliśmy wygrać, a tam bramki nie mogą jeszcze iść przez chyba, nie wiem, 2-3 mecze, coś takiego było, i tak wujo podchodzi do Piszczyka i mówi, Leszek, weź ty go zabierz, weźcie się, zrelaksujcie, mówi, żeby on mi zaczął szczelać. Także dwa razy nie musiał powtarzać. Wyszliście? Dwa razy nie musiał powtarzać. Okej, no bo to jedyna słynna historia to jest chyba z książki Szamo o tym, jak prawie miałeś biegać kółka. A, to było w tym. To jest ta historia graliśmy, z książki. Tak, graliśmy mecz. Ale to był sparing, tylko to chyba nie wiem, czy z Polarem, Wrocław, nie pamiętam wtedy, nie? W przerwie Wójcik mówi do mnie, jak nie strzelę bramki, to będę biegał dookoła boiska po meczu jeszcze, nie? No i był rzut karny. To ja no sobie biorę tego karnego i strzelam, jak strzeliłem tego karnego, to od razu mnie zmienił. Dobra, chodź, bo jeszcze coś tam rozrabiasz, mówi. Także ominęło mnie to, że nie musiałem biegać dookoła. Jeszcze coś spieprzysz. Tak. Wróciłeś do Legii, to już był chyba twój trzeci powrót, jak zdobyliście Mistrzostwo Polski. Trzeci powrót, właśnie. I to chyba był taki najbardziej udany, bo to było Mistrzostwo Polski. Taki bardzo bramkostrzelny duet z Saganem. No wtedy akurat wróciłem taki, że można powiedzieć, dojrzały, jako dojrzały piłkarz już taki.
przygotowany do tego, żeby grać cały czas w pierwszym składzie w Legii. No i tak było, też graliśmy z Saganem w tym duecie. On też był w sumie już takim piłkarzem, tak, który był dość mocno doświadczony, wtedy mieliśmy taką idealnie chyba wam to zagrało. Dokładnie, no tu mieliśmy bardzo fajną ekipę, mieliśmy też i w obronie mieliśmy, grał Marek Liźbak, Wojtek Szala, Jacek Zieliński. No to taka to były też powroty niektórych piłkarzy z takich wojarzy, można tak, tak, jak tak. Marek Jóźwiak faktycznie to już... Jacek też był tam już praktycznie na końcówce kariery, ale całą tą defensywę trzymał tak, że praktycznie bramek nie traciliśmy. Artur Borus w bramce był, w środku był Łukasz Surma, Jerzy Bolski. Tak skład mogę wymienić od razu. Dwóch Sokołów było, ja, Sagan. Szałachowski. Szałach przyszedł później, później. To był 94 roku, jak ja przyszedłem na wiosnę, to myśmy przegrali jeden... Darek Dudek był też, tak. Przegraliśmy jedno spotkanie na Wiśle Kraków i nie udało nam się zdobyć mistrza Polski na wiosnę. No tak, praktycznie tak. No, ale to trafiliście tam też na Wisłę, gdzie grał Żurawski, gdzie grał Frankowski, gdzie tam grał Kosa, Baszczu. No. Tak naprawdę to wtedy tylko rywalizowaliśmy z tą Wisłą. Reszta drużyn to tak za nami była po kilkanaście punktów. Bo Legia bardzo długo czekała na mistrzostwo Polski przecież. No, wtedy było długo. No, to był 94, później 96 właśnie. A mieliśmy, pamiętam, jak przyszedł trener Wdowczyk, mieliśmy straty chyba 9 punktów na jesień. No i udało się jeszcze zdobyć mistrzostwo. Fajnie smakowało to mistrzostwo Polski. Tak smakowało, to takie wyczekane było. Tak, każdy czekał z utęsknieniem, nie tylko piłkarze i kibice i wszyscy, kiedy to mistrzostwo w końcu wróci na Łazienkowską i udało się. No nie było to lekki sezon, bo praktycznie musieliśmy cały czas gonić na wiosnę. Jak już złapaliśmy, to staraliśmy się tak, żeby tej przewagi nie stracić i udało się. O której skończyliście świętować? O której czy za ile dni? No właśnie. Nie no, trochę się poświętowałeś. Mieliśmy za 3 dni jeszcze mecz z Wisłą Kraków taki, ale to już na szczęście było nic i z tym mistrzostwem, także. Długo nie walczyliśmy tam. No nie ukrywam, że do rana żeśmy świętowali. Ale to była dobra ekipa do tego, żeby świętować. No. Mieli potencjał. Czyli to był właśnie ten czas, w którym mówisz, że faktycznie wtedy w tej Legii, bo już byłeś faktycznie dojrzałym zawodnikiem, czyli w tej szafni mogłeś już siedzieć tak, już na środku albo tam rozdawać kartę. Na kierownicy. Na kierownicy, no. No nie, no mieliśmy mocną wtedy ekipkę taką. Fajny, w ogóle fajny skład mieliśmy też takim, że i na boisku graliśmy dobrze i też potrafiliśmy się też tam mocno zintegrować. Mieliśmy takie, można powiedzieć... Atmosfera robiła swoje. Praktycznie po każdym meczu, jak graliśmy u siebie, to zabieraliśmy rodziny, wszyscy razem szliśmy do... Mieliśmy taką knajpkę Kaiser i wszyscy z rodzinami żeśmy szli na kolację, jakieś tam piwko wiadomo było, ale to tak tworzyło i atmosferę i taki kolektyw, siedzieliśmy tam. Jedni chcieli to posiedzieli dłużej, jedni chcieli to wychodzili szybciej, także tam nie było jakiegoś takiego, że ktoś musi siedzieć tyle, ktoś tyle, ale zawsze na tą kolację praktycznie cały zespół. Wiadomo, że czasami były jakieś tam sytuacje, że ktoś do kogoś, jakaś rodzina przyjechała, czy coś, to nie wychodziło, ale mówię, naprawdę było fajnie zintegrowany zespół. A nie uważasz, że dzisiaj, bo dzisiaj mamy czasy social media, jak z Szamo gadałem, to no, nie ma co ukrywać, gdyby tak wyglądały social media i w ogóle całe te media, to wszystko wtedy, to prawdopodobnie no, afera byłaby jakaś tam non-stop, bo wiadomo, jak jest rozdmuchiwanie, spotkanie piłkarza chociażby na pizzy czy na piwie. Bo wtedy byłoby tyle afer, że nie byłoby czasu na mecz. No właśnie, ale wiesz, wtedy z jednej strony to było też tak, że faktycznie czasem takie piwo robiło atmosferę, a często nawet samą atmosferą się wygrywało mecze. Czy tego nie brakuje obecnie czasem w pizzy? Ja nie mówię o to, że trzeba chodzić się upijać, ale... Nie, ja wiem, ale to właśnie to trochę czasy się zmieniły właśnie. Dzisiaj piłkarze są oddzieleni, prawda? Dokładnie. Komórki, wszyscy siedzą i nie ma tego... Siedzą w szatni, teraz połowa zawodników siedzi w szatni i każdy patrzy w komórkę. Tak? Dokładnie, nikt albo wychodzą z meczu i nikt się z nikim już nie spotyka. I od razu każdy rozchodzi się w swoje miejsca, jedni się siądą gdzieś. Czy nie brakuje tego trochę z tamtych czasów? Myślę, że na pewno brakuje i tak jak mówię, no tutaj nie chodzi o to, żeby gdzieś siadać i nie wiadomo do której godziny, że tak brzydko powiem, garować i się upijać, ale takie wyjście z drużyną, kolacja, dla nas to było coś naturalnego, to my się nawet nie umawialiśmy. To było tak, że graliśmy mecz, skończyliśmy mecz u siebie, no to co, i tak każdy się zjeżdżał, pomalutku zjeżdżał do tego, wiedzieliśmy, że zawsze mieliśmy tą swoją knajpkę, Adam nam tam właściciel od razu zawsze już rezerwował po meczu, nawet wiedział, że już mieliśmy stoły przygotowane i to było tak, ani to nie było jakieś na siłę wymuszane, tylko to było coś naturalnego, no każdy się chciał po meczu siąść, pogadać, co dobrze, co źle, to a można było to zrobić tak, a to tu gdzieś daliśmy babola. I to się samo od razu nakręcało gdzieś, nie? Minusem może tego jest, że wtedy powiedzmy, jak nie było takiej trochę kontroli z zewnątrz, to niektórzy przeginali.
ale z drugiej strony teraz właśnie nie ma tego w drugą stronę, czyli nie ma tej integracji i co też no, czasem powoduje, znaczy, że brakuje. Tak, piłkarz, jeżeli jest świadomy, czy był wtedy świadomy, no to wiedział, czy może wypić jedno piwo, czy może wypić 10 piw. Te czasy się też trochę teraz zmieniają. Każdy piłkarz, myślę, że teraz są też bardziej świadomi, wiedzą, że na przykład gdzieś posiedzi do rana, czy dłużej nawet. To żeby dojść do siebie i zregenerować się i być gotowy na trening, to trochę tego czasu trzeba i szkoda tych sił marnować, ale mówię, no takie wyjście na jedno piwko po meczu, na kolację, czy tam nawet na dwa piwka, no to nikomu by nie zaszkodziło nawet, a teraz tylko myślę, że teraz też troszeczkę się zmieniło, że jest dużo więcej krajowców w zespołach, gdzieś tych Polaków jest coraz mniej i oni swoimi ścieżkami, gdzieś tam każdy chodzi, może i tych social mediów się wszyscy boją, że tak ktoś zrobi jedno zdjęcie, kto siedzi przy piwie i je pizzę, a za chwilę wszyscy powiedzą, o, wypił 15. Mhm. My mieliśmy tego farta, że jeszcze nie było wtedy tak mocno social media. No właśnie. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo tak sobie myślę, ja robiłem wywiad z Bartkiem Ślusarskim, jakoś mi się to tak kojarzy. Mówiło się o Włodar King, ale generalnie też dużo, często kibice narzekali gdzieś tam na twoją nieskuteczność i jakoś mi się skojarzyło z Bartkiem Ślusarskim, którym też rozmawiałem, który też w jakiś sposób miał podobną sytuację, że teoretycznie coś strzelał, ale też cały czas miał tą samą łatkę przypiętą, no, gościa, który nie strzelał. Było takie sytuacje też, że gdzieś tam miałem, że nie trafiałem, tylko ja do tego tak podchodziłem, że ja staram się cały czas właśnie grać gdzieś tam do przodu, atakować i stwarzałem sobie mnóstwo tych sytuacji, no wszystkich nie strzelałem, no gdyby wszystkie strzelał, to powiedziałbym, nie grał w Bayernie, no właśnie. Tylko że ja miałem właśnie to, że nigdy nie grałem tak zwanego alibi, tak? Że ktoś tam czasami był tacy piłkarze, że gdzieś tam jedna sytuacja nie wyszła, druga, to on już lepiej, o dobra, zagram bezpiecznie, gdzieś tam zgram piłkę, żeby lepiej się nie wystawiać, żeby nie robić sobie tam jakiś problem. Zawsze miałem jednej sytuacji, nie strzeliłem drugiej, jakieś tam się nie udało strzelić, ale dożyłem do tego, żeby za chwilę wiedziałem, że będzie kolejna i strzelę i tak do tego podchodziłem. Wolałeś z 10 strzelić 2-3 niż 5-0. Albo przez cały mecz nie mieć sytuacji. To mnie właśnie najbardziej drażniło, gdzieś jak miałem na przykład miał jakieś spotkanie i ja na przykład, bo były takie mecze, że nie potrafiłem sobie stworzyć tej sytuacji, albo zespół mi nie stworzył i to mnie najbardziej drażniło, że gdzieś tak powiedzmy przechodzisz koło meczu, a nie może nawet strzał na bramkę. No. To takie było najbardziej drażniące. A miałeś moment, w którym trochę cię to przytłoczyło, czy... Nie miałem. Znaczy, nie. Ja wiedziałem, że no, nie strzeliłem dzisiaj na przykład, nie strzeliłem, to za chwilę wiedziałem, że strzelę, także to było tak, że no, kibic jest taki, że no, ma oczekiwania i wcale się nie dziwię w Warszawie, zwłaszcza są duże oczekiwania i się nie dziwię, no bo to jest, jakby nie patrzeć, najlepszy klub w Polsce od lat i pewnie długo będzie dalej. Jeżeli grając, chcesz grać... Teraz mogą się posypać na ciebie, bo Legia niekoniecznie wiesz, jest na takim, w takiej formie. Ale na tę chwilę jeszcze jest najlepszy w Polsce, zdobył mistrzostwo Polski, tak? Także na tę chwilę jest mistrzem Polski, jest najlepszy. Ma, że tak powiem, słabszy okres i to bardzo słaby, no nie ma co ukrywać i to chyba wszyscy się z tym zgodzą, że grali ostatnio no bardzo słabo. Ale Legia za chwilę wróci na swoje właściwe tory i będzie grał, ma niezłą kadrę, ma dobrych zawodników, jest nowy trener i na pewno będzie walczyć do samego, tak, jestem spokojny, no na pewno walczyć do samego końca o mistrzostwo Polski. Dzisiaj Arka Gdynia? To jest twoja praca? Tym się zajmujesz tylko, czy robisz coś jeszcze? Na tę chwilę... Jakie jest twoje zadanie w Arce Gdynia? No jestem, powiedzmy, jestem doradcą zarządu, jestem tak jakby dyrektorem, odpowiadam za pion sportowy, za transfery, rozmawiamy z trenerem, jesteśmy cały czas na bieżąco, gdzieś tam wizja klubu, jak to, w jakim to kierunku ma iść, co chcemy osiągnąć, co chcemy zrobić dla mnie na przyszłość. Tak jakby... Całe to właśnie takie też, jakby to powiedzieć, przejście też tych młodych do starszych, jakie mamy cele na przyszłość. Nie mówimy tylko o tym sezonie, co będzie teraz, wiadomo, że to jest utrzymanie, żeby trochę zmian nastąpiło w tym sezonie, bo nowy trener, nowych zawodników, dużo, troszeczkę zmiana stylu gry. Także tu też troszeczkę czasu potrzeba i budowanie pomalutku. No, na miejscu jest też Antek Łukasiewicz, który mi pomaga, jest tak jakby... Współpracujemy, on jest na bieżąco codziennie w klubie do tych spraw doraźnych. Ja tam przyjeżdżam raz w tygodniu na 2-3 dni, a czasami jak trzeba to i dłużej i załatwiamy te sprawy, które są takie pilne i na bieżąco. Z prezesem jestem praktycznie też cały czas w kontakcie telefonicznym. No i tak to wygląda. Podoba ci się ta rola? Czujesz się w tej roli? Podoba mi się ta rola, także odpowiedzialność też jest... Ja lubię taką adrenalinkę, bo to... Jakby nie patrzeć, no to jest duży klub, tak? Na Pomorzu też bardzo duży, jest duża odpowiedzialność. Trzeba zrobić wszystko, żeby ta Arka grała jak najlepiej i budować ją, żeby była jak najlepszym klubem. Robić wszystko, żeby cały czas
szła do góry i się rozwijała. A to jest twoja taka, można powiedzieć, próbna rola, czy wiążecie długoterminową współpracę? Czy ciężko ci powiedzieć? Znaczy ja myślę, tak, wszystko zweryfikuję, ale no mam nadzieję, że to będzie długoterminowe, tak? Z prezesem się, można powiedzieć, dogaduje bardzo dobrze, z trenerem na tę chwilę się dogadujemy, też jest wszystko ok. No, właścicielem też się dogaduje, tak? Znamy się tam wiele lat. I nie ukrywam, że chcemy coś stworzyć takiego, żeby... Poważnego, ale no mówię, no, nie ma jakichś też oczekiwań, że zaraz będziemy się bić o Mistrzostwa Polski czy jakieś tam puchary, ale pomalutku chcemy zrobić tak, żeby ta Arka była takim, żeby nie było tak, jak było w poprzednich sezonach często, że raz w Ekstraklasie, raz w pierwszej lidze, raz w Ekstraklasie, raz takie skakanie z pierwszej do Ekstraklasy i chcemy ustabilizować to, gdzieś wprowadzać też młodych zawodników, żeby grali wychowankowie, no każdy by tak chciał też, no my też gdzieś tam próbujemy to, ale żeby ci wychowankowie mogli grać, no to też trzeba stworzyć tam gdzieś od tych podstaw, żeby oni się przygotowywali, żeby była dobra akademia, żeby mogli w końcu wchodzić do tego pierwszego zespołu, także nie jest to, że tak powiem, takie doraźne działanie tylko tu i teraz, tylko gdzieś tam, żeby długoterminowe, no bo rozmawiałem też z właścicielem, ja mówię, to jest mój kolega, ale długo rozmawialiśmy i jakiś tam pomysł na to przyszłość jest, bo to nie jest też tak, że on chce mieć klub rok czy dwa, to nie jest jakaś tam zabawka, tylko naprawdę poważnie o tym myśli i chce coś zbudować dobrego na lata. Ty jeszcze miałeś okazję pracować w telewizji? Znaczy to nie jest tak, że praca, tylko ja tam jestem... Co jakiś czas się pojawiam w Ekstraklasie po godzinach. A nie ciągnęło cię właśnie w stronę telewizji? A nigdy się o tym nie zastanawiałem, powiem szczerze. Jakoś tak, nie wiem, telewizja mnie nie tremuje, ale czy tak, żeby mnie ciągnęło, to nie. Nie. Tak jakoś nie myślałem, nigdy nie zastanawiałem się na tym. Jak zapraszają do programu, no to chętnie jesteś. Pójdę, porozmawiam. Nie dostałeś konkretnej propozycji po prostu. Dokładnie, czekam. Okay. Miałeś też już tak na zakończenie, bo podsumowując, wspominałeś o ksywce Nędza, ale tych ksywek było trochę. Już nie mówię o ksywach Włodar, Władeczek, bo to się... Że Wąski. Wąski, to Baszczu mnie nazywał Wąski kiedyś, bo jak byłem w Chorzowie, to był kurde też taki co najmniej 10 kg niż teraz. Jak ja zaczynałem grać w Ekstraklasie, to ja ważyłem 72 kg. Także to nie było przy tak... Przy twoim wzroście mimo wszystko to jest no, mało, no to byłem wąski właśnie. I pułkownik. A to się wiąże z... Podróżą lotniczą. Wymieniliście się na koszulki. Z pilotem. Wracaliśmy z Tbilisi. Lecieliśmy samolotem wojskowym, rządowym. No i tak lecieliśmy tylko my, tam piłkarze, kibice, działacze. No to z ciekawości poszedłem do pilotów zobaczyć, jak wygląda kokpit. Chciałem sobie zobaczyć, jak to się... jak oni tam pracują w tym kokpicie za sterami. No i pilot tak się zapytał, czy ja mogę mu załatwić taką koszulkę, miałem Legii z Elką. To chyba to było z królewskie? Tak, królewskie. No i się zapytał, czy ja mogę załatwić. Ja mówię, no oczywiście, nie ma problemu. I tak jak to na meczach się wymienia, to od razu ściągnę i mu dałem. Tak popatrzył, no ale jak pan wyjdzie, mówi teraz bez koszulki na pokład. Ja mówię, spokojnie. Mówię, no nie, no to. I że ściągnął swoją koszulę i dał mi. I ja wyszedłem na pokład w tej koszuli pułkownika. Niecodzienna sytuacja. No niecodzienna, trochę byli zdziwieni wszyscy działacze i wszyscy. Piotr, dzięki za rozmowę. Chciałem zakończyć właśnie takim miłym, fajnym akcentem. Przejdziemy do jedenastki. Tak czy inaczej, dzięki za rozmowę. Ja proszę ciebie o podpis, bo zawsze zbieram podpisy. Ja się tu w tym czasie pożegnam. Dzięki za oglądanie. Zapraszam oczywiście na kolejne wywiady. Zapraszam do jedenastki. Facebook, Twitter, Instagram. No i oczywiście subskrypcje, łapki w górę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki.